wait for you to tell me. Tell me that you need me. Tell me that you want me. I've been waiting all night for you to tell me. Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Draco i widzimy się w kolejnym odcinku The Sims 3. Także widzę, że to już dzieją strasznie niefajne rzeczy. Dobra, kończ jakoś naprawia. Śnieżka jako tako też. Nie, Przemek nie będzie szedł do Chin. Może kiedyś. Dobra, idź się wykąp, dobra, idziesz się wykąpać. Dobra, Harry się wyśpi, to Harry pójdzie sobie coś zjeść, może nawet coś poda. Chyba, że w lodówce coś mam, o, zmywarkę ktoś nam zepsuł. Nie, co nie, ty naprawiasz zmywarki chyba. Podaj śniadanie. Tost francuski, to już chyba ostatnio robiliśmy. Nie, to chciałem umiejętność zobaczyć, kto ma więcej do naprawiania. Duśka ma? Duśka ma, ma 3 punkty. A ty? Duszek? Duszek jeszcze nie umrze, to Duszek sobie to zrobi. Tak, mówiliście, żebym zostawił go, że on ma być z Harrym i w ogóle. Dobra, jakoś tak się posłucham i zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. Napraw zmywarkę, może jakoś naprawisz. Ty jesteś duch, ty nie będziesz jadł. Co, tatuażu nie będziesz sobie robił. Do Duśki dzisiaj prawdopodobnie o 9 rano przyjedzie Daniel. Chyba, nie pamiętam. Gdzie jest Przemek? Tu musisz dbać o siebie, bo ty w końcu nam umrzesz. Dobra, wykąpiesz się, to może zrobisz jeszcze sobie siusiu. W mojej ekstra i w ogóle... W moim ekstra i w ogóle kibelku, o tak to miało być. Zjesz może jakieś... gofry. Może jeszcze nie są przeterminowane. I pójdziesz sobie spać, słuchaj. Tak, musisz się wysypiać. A co z tym kotem? No hello. Boisz się ognia, tak? O, coś tam o jedzeniu mówisz. Może głodny jesteś. Pisaliście też, znaczy pisaliście, pytaliście, czy oni, moja rodzinka, będą mieli jakieś zwierzątka. Jakoś tak w sumie nie myślałem, żeby coś tam nowego mi kupować. Czy tam w ogóle adoptować, czy zwał jak zwał. Tak jakoś, nie wiem. Chyba nie mam ochoty już pogrywać sobie ze zwierzątkami. Dobra, wstawaj. Dobra, ty... Aha, dobra, ty też się wyśpisz w sumie. O, a on za tą Madzią tęskni, joj. Domyślam się. Niedługo pewnie też ją tam pójdziesz i odwiedzisz. W grobkach, będziecie razem. A tak, zadzwonimy do Daniela. Co? A przez jaki paki będziesz dzwonił do Daniela? Czy to jest duśki chłopak? Co to jest? Aha, jeździć konno, dobra. Aha, ty jesz resztki, ty miałeś gotować, tak? Coś jeszcze się nie wstało. I Duśka tak samo. Nie no, ja wykończę po prostu te simy, tak? Co ty robisz? Jesz? Aha, też gofry jesz. Tobie nie kazałem na to, dobra, patrzcie w ogóle. Paranoja, tak zamurzymy tych naszych simów, że oni tu powinni nam pouciekać. Dobra, ogarnęło się już troszkę. W ogóle tak jako tako, tak patrzę, że te moje lagi tutaj związane z Simsami już chyba się jako tako bardziej uspokoiły niż w ostatnich filmach. Tak przynajmniej myślę. Chociaż ja tu wiecie, jedną mówię, a tu zaraz będzie to samo. Dobra, rób te tosty. Kiedy masz fajne meciochy? Z serduszkiem. Mam podobne chyba. Tylko ja mam z przodu. No możliwe. I nie białe, tylko ja mam szare. Czy tam czarne? Boże, nie wiem jak ja Mikey, lol. Wstawaj duch. Bo zmywarkę trzeba naprawić, co? Ty jesteś duchem, to w lusterku się przejrzyj, idioto. O, o. Jaki dziwny dźwięk. Czemu słyszę jakiś dziwny dźwięk? Nie wiem. Mam się czego bać? Nie, nie będzie mi spublikować. My nie jesteśmy tacy, co publikujemy. Amen. Dobra, zjesz już sobie w ogóle. A jesień nadeszła, to chyba o to chodziło. Za 3 dni nadejdzie zima, dobrze. Cieszę się bardzo. Co tam Dusia u ciebie? Zadzwoń. O kurde. Chyba poraził nam znowu ducha. A mi to nie obchodzi, ty masz to naprawić, swój ziom. Aha, nie możesz. Jedz resztki. Hamburger jakiś tam. A tu jest woda, przecież to jakby ich poparzyło, ojoj. A nie będę sprzątał, mamy sprzątaczkę, tak. I 20 tysięcy i w ogóle prezenty ostatnio miałem sprawdzić. I w końcu chyba nie sprzedałem to tu. Chyba było wyposażenie rodziny, tak? Nawet nie pamiętam. Tak łaskawie mogłoby to szybciej wchodzić się do tego sklepu.
Okej, okay. Tu jest wyposażenie rodzinne. Oj, Boziu. Ale rybek dostaliśmy, tak. To dostałem w poprzednim jeszcze odcinku i zapomniałem do tej pory jeszcze to sobie jako tako ustawić. Dzisiaj coś czuję, że mówię za dużo słowa jako tako, tak mi się wydaje. Postaw tego kwiatka. Tutaj. Prezent to mogę postawić. Tego kwiatka. Tutaj wiem, że mi nie pasuje nigdzie do wystroju mojego tutaj, ale niech sobie stoi. Dobra, to niech sobie będzie. To już mnie nie obchodzi. O, tutaj wszystko mogłem nacisnąć. Zarobiliśmy parę similonów i było spoczko. Dobra, kota zaraz mi zabiorą w końcu. A nie, drapanią chcę. Dobra, to wyśpisz się. Gdzie jest tu drapaczka? Tu jest drapaczka, ślicznie. No, hello, miałeś jeść. Okunia, ćwiczenia. To tu, przez ogień masz skakać. O, jak zwykle nie mogę trafić. Skacz, przemuś. Przemuś się wyśpi. I podobno pracę stracił, ktoś tak też mi powiedział. No jak pracę stracił? Przecież jest praca. Nie wiem, ktoś musiał oglądać nie ze zrozumieniem. Nie wiem, o co kaman. To każdy pracę ma. Duśka jeszcze pracy nie miała. Co ty idziesz? A tak, dobra, idź wypuść go i możesz pojeździć sobie w sumie konno. Dlaczego jesteś nie w humorze? Ja się nie wiem, że to jest taki nie najlepszy okres w ogóle, no ale... Nie ma konia. Koń nam uciekł. Bo koń przecież sobie ćwiczy. Hello. Dobra, to idziemy do Śnieżki. Śnieżka już sobie prawie podrapała. Trzeba troszkę się z nim pobawić chyba. Zabawa. Ścigaj. Zabawa, baw się. Coś może jeszcze? Opieka, nie, polowanie, uczucia? Daj obmochać dłoń. Daj przysmak. W ogóle kot chyba nam zdechnie niedługo. Nie, w sumie 44 dni chyba. A kuń? Nie, kuń jeszcze jest dobry. Bez sensu to jest. Dobra. Wszyscy długo jeszcze sobie pożyją. Tylko ta Madzia tak mi tak szybko odeszła. I Śnieżka w sumie. Ale to znaczy Libi. Trudno. Haruś, Haruś, Haruś. Haruś mógłby popisać sobie książkę. Bla, 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 tak. Dusia chyba też coś tam pisała, ale ona niech napisała mi się kotkiem. W ogóle dziewiąta... A, dobra, jeszcze nie ma dziewiątej. Już mówię, że tamten miał przyjechać i nas wystawił. Co to jest? Dobra, naprawimy. Ale mam nadzieję, że Daniel nie przyjedzie, bo jak Daniel przyjedzie, to gdzie ich... O kurczę. Dobra, jest. Dobra. To oni niech sobie to naprawiają. Przemuś, przemuś śpi. Przemuś stanie, przemuś... że w ogóle, co ja w ogóle ten garaż budowałem, jak oni z niego nie korzystają. Przemuś sobie wstanie, to przemuś pójdzie... Oczywiście nie trafiłem, no jak żeby inaczej. O, znowu nie trafiłem. Obserwuj. O, albo możesz nawet przeszukiwać galaktykę. Wiecie, nazwiemy sobie jakiś tam nasz obiekt, może dostaniemy, nie wiem, jakieś honorarium za znalezienie jakiejś nowej gwiazdy, czy coś takiego. Nie wiem, co ja sobie ubzdurałem. Ale dobra, przygotować eliksir, co na cmentarz? Okej, okay, to lecimy. Może spotkasz sobie ducha? Co to jest? To jest skarb, no właśnie. Madzia chyba tam kiedyś tam próbowała dopłynąć i chyba jej się nie udało, z tego co mi się przypomina. Ej, chyba miasto mi się znowu zepsuło. Trudno. Niech się załaduje troszkę. Zajmie może. Nos mnie swędzi. Szukamy cmentarza. W ogóle na tych moich wyspach jest cmentarz? Tu nie widzę, żeby było. Jest cmentarz tutaj. O, zy. Odwiedzimy go z duchem. To wiecie, romantycznie będzie. Tawio, tak. Jest nasza wielka miłość w ogóle. Ach, ach jej. Wracamy do chałupy. Tak, obrabowanie nasz dom jest pusty. Ojej, straszne. Co teraz? O, to już prawie napisałeś te bla 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 swoje. Jakaś burza by się przydała tak fajnie, bo... Ojej, koń zdycha. Ty. Nie miałeś ćwiczyć. Ja rozumiem, że cię Duśka tam miała wypasać, ale... Skacz. A ty co? Jeszcze nie doszedłeś? Co ty? O lasce idziesz tam, że masz, nie wiem, takie wolne te swoje różki? Dobra, Dusia. Ojej, co ci się stało? O kurczę. W ogóle... 9.24, gdzie jest Daniel? Dzwonimy do niego, bo on chyba się zgubił. O.
Nasza Libi, kochana. Dobra, to sprzedam, jak to jest jakaś brzydka dziewczyna. No i jest ten kurczę agencik, no. Zaproś na wizytę. To czy jeszcze do niego, czy nie zadzwoniliśmy? No to trudno, ale to przejdzie pewnie jutro. Bo to chyba tak 24 godziny wcześniej się go zamawia, że tak powiem. Dobra. Co tam u ciebie, Tavio? Śmiesznie to wygląda. Boże, koń mi śmierdzi. Niezu, głodny jest. A tej co? Jak zwykle nas jakaś... Nie wiem, idź, zbieraj mi ofiary. Bo hajs się musi zgadzać, tak go. Dobra. Niech zostanie już na długo, nie wiem jak to trzeba zrobić, żeby on został na stałe. Pranie jakieś by trzeba było zrobić, to tu jest pralka. Mam nadzieję, że będziesz na tyle inteligentna, że zrobisz pranie z całego domu. O, ile? 49 zł. No dobra. Niby to nie jest majątek, ale niech już będzie. Użyj. Przynajmniej teraz pewnie wyglądasz, to czy prawie. W sensie, że czysta jesteś. Dobra. Pisanie też coś piszesz? Lubię gąski. No lol, kto to wymyślił? Jak tam ci idzie z tymi teleskopami? O, chyba żuczka sobie złapiesz, co? O, nawet dwa żuczki są. To przecież się nie uda. No nie wyświetlajcie mi się, message. Oj, ty też tęsknisz. Ojoj. O. Ta liścia są sprzedane chyba. Za 0 zł. Co to jest w ogóle? Kolorowe piórko. Też za 0 zł. Nie wiem, takie kolorowe piórka, słuchajcie, to moje oczy powinny kosztować. A śmieci? Dobra, niech sobie będą. Co to jest? A bo ty jeszcze nie masz 10. Dobra, pójdziesz sobie na miasto, słuchaj kocie. A, grupa, no rzeczywiście, bo wy na randce jesteście. Nie. Nie, nie będziesz rzucał. Żadnych zaklęć. Lucia, co tam u ciebie? Lucia kończy książkę pisać. Lubię gąski. Plus kwiak, dobra. I teraz tak, kotek idzie tutaj. Czas pierwszy. Nie, nie idzie spać. Kotek najpierw idzie z Luśką pogadać troszkę. Co to, status? Nie, nie będziesz grał w klasy. Pisz tą książkę szybciej. Bo chcę już ją wydać, w ogóle zarobić na tobie miliony, bo to będę grał potem. O, mamy chyba... Nie, to jest ta sama. O, 283, no widzicie? To jest dopiero. Książka, dawaj. No ten kot zaraz mi nie wiem, co mu się stanie. Daj przysmak, uczucia. Daj wąchać dłoń, jak już ma z nami siedzieć, niech siedzi, ma się dobrze. Zabawa, pobawcie się troszkę. Jeszcze się, o, pomów do niego znowu. Nie, polowanie i zabawa i jeszcze raz się pobawcie. Czas start. Potem kot pójdzie jeść. Przemuś są cię. Dobra, przemuś, wracaj. Bo tobie się należy jakiś odpoczynek, bo ty nie możesz się teraz męczyć. W ogóle on może umrzeć w pracy na przykład, to by też było całkiem fajne. Jak wiecie, taki zmęczony pójdzie w ogóle, ach. Tak, trudno, ty mnie nie obchodzisz, Tavio. Wiem tylko tyle, że jesteś z Harrym. Co wy tu robicie? Bawicie się jakoś? Przyjazne, romantyczne. Pocałuj go. Oj, chyba nie chce się tam całować. Pozdał się na nas, już nas nie lubi. Miłosny uścisk, a jednak się liżą. Co, randka? To nie miała być randka, to miała być wizyta na cmentarzu, ale dobra. Pochwal wygląd, Boże. Magik przyjazne. Plotki, dobra, bawcie się tutaj. Ja wracam do chałupy, bo tam są ważniejsze sprawy niż jakieś tam randki. O, bawicie się tymi laserkiem. Boże, też kiedyś miałem kota i bawiłem się laserkiem, to się źle skończyło. O, kontakt już masz, dobry, no już sobie leć. Luśka, przestań męczyć kota. Kot się naprawił prawie. Nie wiem, co się dzieje temu koniu. Dobra, śpij sobie. Kontakt jako tako ma. Graj w szachy. Jeszcze jedną książkę może zacznie pisać. Pisanie. Fantastyczno-naukową. O, a nie, naukowa to przecież to jest, ojej, jakaś encyklopedia. Napiszemy encyklopedia Duśkowa.
i niech wydaje tą książkę. Kot, co tam kota? Kot robi siuśku. Ślicznie robi kotek siuśku. Kotek pójdzie zjeść, ma dwie miseczki teraz tylko dla siebie i pójdzie spać. Ślicznie. A ty co? A może hello? Zjemy najpierw. I nadal zmywarki nie naprawił. Jedz resztki. Dobra, ciasto cytrynowe. I w ogóle chyba grat pada, tak mi się wydaje. Nie lubię jesieni bardzo, zimy też, ale... Ojej, to wszystko straszne. A ty kocie co? No spać i co? Naprawisz się? Nie lubię jak jesteście tacy żółci. A wy może do domu byście wrócili już. Tytawio też. Się umyć musisz w końcu. Dobra. Nie wyjąłeś tego? Ulepsz magicznie. O, zobaczymy, może nie zepsuje. Co to jest za człowiek? Nie znamy żadnego Keja. Nie, nie, Tawio, nie. Co mieć wspaniałe, coś tam stawio, przeczytałem. O, encyklopedia... Boziu. Czemu ma serduszko nad głową? A, bo on jeszcze na randce jest, tak? Dobra, on niech sobie naprawia. Do domu wraca i jeść. Ty jesz gofry. Kąpiesz się. Bo śmierdzisz. Jak Harry ma z tą spać? Użyj i do łóżka spać. A ty? Pokaż mi się tutaj. Co, udało ci się? Nie. Ty zaczynasz od jedzenia. Hamburger z serem. Szukasz go w lodówce, słuchaj, nie wiem. Nie wiem, o co ci chodzi. Tak, możecie sobie dalej być na tej swojej śmiesznej randce. Tym razem w domu. Dobra, już nie stukaj w te klawiatury. 15 zł. Nie no, myślę, jak się wyprowadzimy nimi i Luśka miałaby tak pisać te książki, to myślę, że to byłoby całkiem spoko. Nie podaj, albo dobra, podaj obiad. Spaghetti. O, jadłem ostatnio, w sobotę chyba było spaghetti. Nie? O, jaki dobry. Sprząta. Czas przeszł już, dobra. Co, to jest napisać książkę? Nic mi się... 500 zł tygodniowo, no dobra. Prawie mamy. Okej, okay, umiesz wszystkie naczynia. No, jedna normalna. Duch zwątpił. Co, ty też nie umiesz? Dobra. Jest zmywarka. Mamy tą sprzątaczkę, ona w końcu nie sprząta, a bo ty... Dobra, na jutro będzie spaghetti, jak Daniel do nas przyjedzie. Już niech stracę, niech będzie. Czemu ten sos jest taki czerwony? Z włosów swoich go robisz, czy jak? Nawet ja robię lepsze spaghetti. Znaczy w sensie, że kolorystycznie lepiej to wygląda. Ale zapewne to będzie pyszne jedzonko. O, tak wiedziałem, że jest pyszne. I stop, do lodów trzeba dodać, bo zaraz ktoś tam to zje. Jakość wspaniała, to rzeczywiście Harry się postarał. Aha, wiesz, że się kąpiecie. Dobra, tutaj idź tam poszczotkuj go troszkę. I się naprawi. Co tobie jest? Ale kontakty mu lecą, joj. Dobra, podrap. Zaczaj się na ofiarę ze 3 razy. I pokaż tego żuczka swojego, drogi jest. 600 zł, dobra, sprzedaj. W sumie i tak ten dom mamy taki, wiecie, ekskluzywny, w ogóle umeblowany, luksus, żyć, nie umierać. Ale z Duśką jak się przeprowadzimy, Duśka jest umierająca prawie, to będziemy mieszkać, słuchajcie, w takiej małej lepiance, jak kiedyś Przemek z Magdą mieszkał. W takiej, wiecie, takiej małej, niepozornej chatce i nie będę tak, wiecie, już tak budował mi takich wielkich rezydencji, pałaców. Niech będą sobie mieszkali tak wiecie, tak skromnie na początku. I widzę, że tutaj będzie trzeba zrobić pranie. Może Tawio zrobi jak stanie, he? Słyszę UFO. Znowu słyszę UFO. Ostatnim razem jak słyszałem UFO, tak to UFO? Nie, pełnia jest, dobra. Nie nów. Ostatnim razem jak to było na studiach, to mi Aśkę zabrali. To było straszne. A jednak jest UFO. No, pięknie. Jak to Duśka została porwana przez kosmitów? A z jakiej paki Duśka? Przecież to... Ojej, to przecież Przemek miał zostać porwany, ale dobrze, że mnie oddali. Już Duśka, wracamy. Użyj sobie, to już ty nie będziesz sprzątała. W ogóle za 8 godzin do ciebie przyjeżdża chłopak, a ty będziesz taka niewyspana. Dobra, śpi. Ciebie mieli porwać kosmici, ty jałopo ruska. Dobra, to idziemy już. Jest godzina pierwsza. Ktoś też mi pisał kiedyś, już dawno, że to trzeba w nocy oglądać jakoś. Dobra, podróż gwiazdy. Możesz czegoś nauczyć, jakiś astronomii i będzie jakiś pożytek z ciebie. Ja propos, kiedy do pracy idziesz? Za 19 godzin, pięknie. O, kot się naprawił. Wreszcie. Przemek, tak?
Haruś, Haruś się musi wyspać, ten. Co on miał zrobić? Mówiłem, coś miał zrobić, nie pamiętam, dobra. Dusia, Dusia śpi. Dusia potem zacznie pisać książki i w ogóle kot coś zaatakował. Co to jest? Papuszka. Chcę mieć papuszkę w domu, czy nie? Zobaczymy, jak złapię. O, jaka zdziwa ferma. O, to masz dopiero 7 punktów. To nic dziwnego, to jeszcze sobie. Zaczęliśmy się za dwa razy. Czas trzeci i śpimy razem z Duśką. W ogóle to mi się, czemu on jest jak na środku. Skarbek. Tamten ma szeptek, ten tam ma skarbek. Jo. Jak koziruk dębosz. Zaraz to sprawdzę, obadam, słuchajcie. Czy to się nadaje w ogóle? No powiedzmy 52 zł. Na obiad będzie. Sprzedaj. Jak mapnik. Boże święty, jakie te nazwy są chińskie. A to o. A nie, to nie w tym domu mieliśmy żółwia. Co nam zdychał cały czas, pamiętacie? To nie było fajne. Ty jeszcze coś masz? Co to jest? O, tego to w ogóle nie przeczytam. O, tu coś jest? Kauczuka indyjski. To będzie żółw pewnie. Ale nie złapałaś, dobra. Zrób siusiu. Możesz zrobić na networku. Aha, nie możesz. A przecie polowanie. Szukaj ofiary. A patrzcie, ona sobie może wybrać ryby. Będzie w wodzie siedziała? Dobra. Weź się wypróżni. Kontakt, to zaraz pójdę z tą na miasto. Ale sobie zjesz jeszcze może. Na miasto z kotem, nie no, po prostu Meksyk. Wstawaj. Podaj, nie podaj, tylko tu już robiłeś śniadanie, nie spaghetti, to z francuski. Tutaj przecież, a jest spaghetti, dobra. Już tam to się też nie skończyło, bo tak patrzę, przecież ona gotowała i tego nie ma i jeszcze mi się smutno zrobiło. Duśka, wstajemy, bo za chwilę do ciebie przyjdzie chłopak, a ty musisz być ładna, czyściutka. Zjesz sobie spaghetti. Spaghetti, tak, piknie. Nie, tego nie. Czemu ty gotujesz? No dobra. O, a czemu... A, idzie, patrzcie, najpierw się chyba z ojcem przywitać. Tak, Daniel? Widzicie, taki porządny chłopak jest. Przyjazny, nie, zaproś do środka, o. Co to jest? Nie, nie gawędźcie ze sobą. Stop, bo on zaraz z głodu mi umrze. Jak zwykle. Zjedz śniadanie, gofry. Już, raz. Duśka, nie, to kot. Koń też. Pęcherz. Stworzyłeś się. To nie, to sam się pasaj. Duśka. Do kogo ty dzwonisz? Dobra, przyjmij. Gdzie jest Daniel? A, Daniel wchodzi do środka? Nie, tu... Gdzie jest Daniel? Stop. Gdzie jest Daniel? Daniela mi wcięło. Dobra, powiedzmy, że jest chyba gdzieś w domu. To jest Daniel? Nie, to jest Przemek. W pokoju go nie ma, tu w sypialni tego też nie ma. W kiblu nie ma, w pokoju nie ma, w kuchni nie ma. Where are Daniel? Where is Daniel? Zgubiliśmy Daniela. Dobra, może się znajdzie. Zadzwonimy do niego. Nie da się tak, ja myślałem, że... Żal. Dobra. Idziemy do kota. Nie, to jest Harry. To Harry bawi się z kotem. Pauza. Bo w końcu mi coś się z nim stanie. Zabiorę mi go i będzie kolejny smutek. Uczucia daj obmuchać dłoń. Wy też musicie mieć ze sobą dobre relacje. Przecież tak. Mój kotek śliczny. Ojej. Trzeba się z nim dobrze bawić. Zabawa, baw się. Dobra, miał być się bawić. Czemu Tawio przestraszył Duśkę? Oż ty niedobry Tawio. Duśka, nie wiem gdzie jest ten chłopak. Wyślij mu przyjaznego SMS-a, niech się odnajdzie tutaj burek jeden. Widzicie? O. A, duch przestraszył Duśkę znowu. O, konik robi siusiu. Co to jest? Nie, co to jest? Czy to jest samochód Daniela? Ej, tu powinna być opcja jest, może znalazł się. Gdzieś ty był, na trampolinie? Dobra, powitaj, o może tak, Duśka leć do niego. Bo on tu siedzi już od 2 godzin. Dobra, bierz ta sobie. Ty miałeś iść jeść to raz. Oj.
Jest resztki, gofry, luźka. O, jest zauroczony. Dobra, pauza. Romantyczne. Nie, tak nie robisz przecież. Trzymajcie się za ręce. Specjalne. Nie, kujon to nie. Stwórz grupę, wyproś zaproś do środka. Przyjazne, romantyczne. Dobra, pocałuj go jeszcze troszkę. Romantyczne, miłosny uścisk. Romantyczne, poflirtujcie. Daj mu kwiaty. A co tam, będziemy się tam, wiecie, szarpać. Damy mu różę. Jak te opcje, żeby ona, nie wiem, chyba że dziewczyna już nie może. Wiecie, zaprosić chłopaka, żeby z nim była. O, śliczna w nich para będzie. Potem w ogóle Duśkę przefarbujemy trochę. Nie, ta już o matce myśli. Przestań. O, ślicznie. Dobra. Przyjazne. Więcej. O, na razie o tak zrobimy. Zgódź się. Dobra. Flirtuj. Bądźcie przyjazne. Więcej. Nie. Płacz na ramieniu. O, to może być też słodkie. A, trochę szybkie, ale dobra. Pocałuj. Romantyczne. Ciekawe, czy oni będą mogli ze sobą spać. Dobra, oj, co to jest? Jest tego, ojciec. Ojciec, dobra, towarzystwo to ojciec. Co ci jest? Aha, ty chcesz sobie spać. Tobie co jest? Kontakty, jesz sobie sianko, dobra. To jedz sobie sianko. Lusia. Jest flirciarą, o. Romantyczne, flirtuj. Nie, nie będzie rzucała sianka. Nie, na randkę chyba, nie? Dobra, już się nie będziecie musieli bawić. Luśka będzie szła pisać dalej książkę. Jak już on u nas ma mieszkać, to niech sobie mieszka. Czekajcie, jeszcze łóżką przypiszemy. Dobra. Pisanie. Pisz dalej. Już starczy wam tych. Nie, ty nie będziesz ochroniarką. Trzymam stróżem prawa, ochroniarka, lol. Też wymyślam. Co ty robisz? Nie, nie. Posprzątaj kiblu, bo moja pokojówka coś ma problemy z tym. Tavio. Tavio to w ogóle ma jakieś problemy, ci wykąp. No, i niech sobie pisze, co to jest. Może popatrzymy sobie w gwiazdy, a czemu by nie? Nie, dobra, to to ma być. I w sumie niedługo już będziemy sobie kończyć odcinek, no bo zaprosiliśmy Daniela, czyli jako tako zrobiliśmy to, co myśmy robić w dzisiejszym odcinku. W następnym może uda nam się jakoś zrobić, żeby oni, wiecie, zostali parą. W kolejnym, albo jeszcze w następnym właśnie zrobimy tak, aha, bo kolejówka była i nie posłyszał taki banajs. Zrobimy tak, że oni wezmą ślub, może, nie wiem, jak to się robi w ogóle tutaj. Jakoś sobie poczytamy gdzieś tam na wiki. I wyprowadzimy się nimi właśnie do jakiejś małej, skromnej lepianki. Na początku, wiecie, wszystko sprzedam, tak żeby mieć więcej hajsu, nawet na start. Duśce znajdziemy jakąś pracę przyzwoitą i zajmiemy się tak, wiecie, tak nimi, żeby żyli sobie jako tako ładnie. Nie to, tylko to chcę. No właśnie, 15 dni to jest całkiem sporo, jeszcze to pewnie powiększę sobie. Także słuchajcie, nie wiem, poczekamy jeszcze, jak Duśka napisze tą książkę. Nie wiem, gdzie jest ten nasz... Aha, słuchałem koncertu tatusia. Ale tatuś nie może się męczyć. Tatuś porozmawia z synem. Specjalne, wirtuosem, coś tam muzyką. Kot? Co ci jest? Płoszcz mnie. A ty się burzy, boisz. Ojo, jak fajnie. Znaczy nie fajnie, ale no wiecie. Znaczy takie... Ojciec, Boże, w ogóle relacji z nie macie. Luśka, czy skończyła książka? I tak mało? Ja myślę, że dostaniemy za to. Co najmniej. Tak obstawiam, nie wiem, ze 200, bo ona w sumie jest dobrą pisarką. Tylko nie wiem dlaczego... Co tu trzeba zrobić, żeby zostać osobowością? Kiedyś byłem, pamiętam, raz. Drugiego chyba stopnia maksymalnie. I zabawa. Nie wiem, gdzie jest ten twój chłoptaś. A, chłoptaś? Nie no, co ty tu robisz? Ja też widzę, że sobie muszę zastrzec, bo tak nie może być. Tu każdy mi wchodzi. O, wolno. Ale walnęło. Tatuś? Praca. Ale walnęło. Mówię, że chcę burzę i wziąć się. Normalnie gdzieś tu ściany walnęło. No kończ tą książeczkę pisać i ja będę mógł kończyć wtedy odcineczek.
Widzę, że to trochę zajmie czasu. Co tam? Dobra, podrap sobie troszkę. Tatuś, co ty masz? Mówię, o lasy chodzisz. Zaczaj się kilka razy na ofiarę. Koń tam sobie radzi. Duśka, no co z tą książką? Dobra, i ile? O kurcze! A to było science fiction. A ja napisałem, dobra, nieważne. Poczekajcie, chcę zobaczyć to. Pisanie. I chyba to. Przeboje, przeczytane książki. 8 ukończone. O, sport. No to napiszemy jeszcze książkę sportową. To znaczy zaczniemy pisać. Książka o sporcie. Tylko zaczniemy i będziemy mogli się żegnać. Ojoj, no właśnie naprawić troszkę Duśka. Co to jest? O, to zaczniemy. Nie będziesz jeździła konno. Konia chyba oddamy. Nie będziesz grała z ojcem w klasy, bo on to się połamie. Dobra, Tawio, nie wiem gdzie jest Daniel, słuchajcie, ale obstawiam, że chyba jest gdzieś u mnie w domu. Jest, Daniel był na kąpie u Farego, spoczko. Czemu ty wlazłeś tak bezpańsko do kibla? Że jesteście parą, chłopakiem, dziewczyną, to nie zmienia faktu, że wy możecie być tak ze sobą. O, Gekona złapała. Na 11, no myślałem, że to jakieś droższe będzie. No i dobra. Duśka, 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 leć tam zacząć pisać książkę. Potem sobie zaczniesz pisać, to zrobisz sobie spaghetti, znaczy weźmiesz sobie z lodóweczki ślicznie. I co nas, jak nazwiemy książkę teraz musimy. Aha, coś tam Przemek. Jak zaimponować prasie? Nie, nazwiemy książkę jak... Ojoj. Nie umiem grać w grę. Powinno być w grę raczej chyba. I dobra, słuchajcie. Tym miłym akcentem, miłym bądź też nie, w sensie, że w sumie stało się coś takiego ciekawego? Oprócz tego, że... Wow. Że Duśkę porwali kosmieci, to chyba nic. Ale mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek przypadł wam do gustu, że wam się podobał, że sprowadziliśmy w końcu Daniela i on będzie z nami już na stałe. Mówię, w przyszłym odcinku weźmiemy ślub, wyprowadzimy się w jeszcze kolejnym. Także trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!